Wyobraźcie sobie, zakładacie konto na Tinderze. Dziennie pisze do was 20 osób. Wchodzicie na profil tych 20 osób i każda z tych osób jest w porządku. Spodobała wam się w miarę, w końcu daliście jej serduszko. Nie macie kurwa czasu ani ochoty pisać z każdym, więc odpisujecie ludziom, którzy was czymś zainteresują. Więc jeżeli piszesz do dziewczyny, hej co tam, to też nie możesz się kurwa dziwić, że ona ci odpisywać nie chce. Dlatego, że 5 innych mężczyzn napisało być może ciekawszą kurwa wiadomość. I ja nie twierdzę, że masz w tym momencie tryhardować i budować kurwa wielkie litanie do wielkich księżniczek. No ale jest to uzasadnione, że ktoś nie odpisuje. Ja czasami jak założę konto na Tinderze i piszą do mnie, to prawda, ropuchy, nie powiem, piszą do mnie ropuchy i też pewnie nie odpisuję, dlatego są ropuchami, ale mimo wszystko, jeżeli pisze do mnie 5 dziewczyn, to też nie odpisuję wszystkim, bo mi się nie chce. Wybieram tą ropuchę, która jest najszczuplejsza. Więc ja akurat kieruję się wyglądem, ale kobiety czasami być może kierują się też tym, czy je zainteresujesz przywitaniem. Więc jeżeli ci zależy, żeby akurat to ona ci odpisała, no to nawiąż do opisu, nawiąż do zdjęcia, nie wiem, zaczep ją w jakiś taki kąśliwy sposób, nie wiem, nawet ją wyzywaj, mówiąc kurwa, żeby fryzjera zmieniła. No zrób coś, co ją kurwa zaskoczy. Nawet jak się wkurwi, czytając, że musi sobie fryzjera zmienić, to konwersacja się zacznie, bo ją zirytujesz i zechce się odezwać. Ja na przykład dosyć często dziewczyny obrażam, bo mnie to bawi. Obrażam w taki kośliwy sposób, żeby zacząć rozmowę.